to jest czasami tak popowa wojna, że aż boli. W tym sensie wyjątkowa, bo to nie jest tylko wojna medialna, tylko jest to wojna mediów społecznościowych. Zresztą widać, że wojsko ma też zadanie, żeby to wszystko dokumentować i dzielić się ze światem takimi rezultatami. Baletmistrz na co dzień, wojskowy dzisiaj. Specjalista od IT, żołnierz dzisiaj. Oni mają poza potężnym zaangażowaniem dystans. Pokolenie 40-30-latków, ale też młodszych osób, które biorą udział w wojnie, oni mają takie poczucie, że ta niepodległość Ukrainie na początku lat 90. została dana. Rozpadł się Związek Sowiecki, Ukraina jakby przypadkiem zaistniała jako państwo niepodległe. I teraz jest ten moment, w którym oni to muszą wywalczyć. Jak długo uda się Zachodowi mówić w miarę jednym głosem? Chciałbym, żeby jak najdłużej, ale obawiam się, że to zmęczenie Ukrainą, ono będzie postępowało i ta zima może być decydująca.